Hej, siemaneczko, tutaj Pajter, witam was na kolejny odcinek z serweru MyDreams.pl, na którym tak naprawdę dużo się nie dzieje. Na początku trochę graliście. Powiem wam, parę osób tutaj weszło po tym ostatnim filmiku, jaki tu nagrałem, no ale tak regularnie to tutaj praktycznie też nikt nie gra. No i ze mną też nikt nie chce grać. Nie wiem, może z tego powodu, że wykopałem parę osób też z wyspy. Ogólnie będzie taka tematyka tego wideo, dlaczego wykopuję osoby z mojej wyspy. Nie wiem, czy wiecie, ale może te osoby, które teraz to obejrzą, które były na tej wyspie, także będą wiedziały, o czym mowa. Jeszcze tutaj dodałem pieska, dodałem Enzo Games, nie? No i oni na początku dobrze się porozumiewali, a dzień później, tak, po dniu gry zaczęli tutaj się wyzywać między sobą, przeklinać na czacie i takie tam różne głupie wyzwiska. Według mnie bardzo nie na miejscu. Ja chciałem tutaj właśnie dodać osoby, które są takie bardziej ogarnięte, jeżeli chodzi o Minecrafta, tak? Które na przykład nie obrażają innych. No i jeden i drugi zaczął mi pisać, że to nie on zaczął, że tamten nie tak wyzwał, drugi nie tak wyzwał, no i w sumie tak naprawdę nie obchodzi mnie, kto zaczął, kto wyzwał, pierwszy czy ostatni. Głównie chodzi, że kontynuowaliście w ogóle takie oto wyzwiska, a nie, nie wiem, nie inne, bo da się na przykład grać bez tych wyzwisk. Ja tu nie jestem osobą, która ma na przykład 10-12 lat, tak? Która musi koniecznie tutaj wykrzykiwać albo mieć te krzyki wokół siebie, powiedzmy na czacie, tak? Bo rozmawiać nie rozmawialiśmy, tylko pisaliśmy ciągle na czacie. No i jak zobaczyłem, jak oni tutaj się nawzajem wyzywają, to wykopałem obu. No i od tamtej pory ze mną, powiedzmy, nie grają. Wow! Czekajcie, bo tutaj ten mega slime mnie prześladuje, nara. Widzicie, mam takie full EQ, kurczę, jeszcze ten też mnie nawala na stop. No. O. Czekajcie, może i swom co wpiszę. Nie wiem, czy mnie bali. Tak to na razie wygląda. Tutaj mi to zbudował na początku Enzo Games. No tylko niestety on też nie gra. Miałem ich dodanych. I też taki mod był, że nikt praktycznie tutaj nie grał. Także nie wiem, po co ja tutaj będę was dodawał, jeżeli wy nie gracie ze mną. Na wyspie praktycznie dużo też nie zrobiliście. Patrzę tu moje villagery, bo tutaj zrobiłem taką farmę golemów, tylko jest jeden beton na tym serwerze, że ała, że wszystko trzeba tutaj manualnie rozwalać, bo wszystkie inty idą do eku i muszę uciekać od creepera, bo on mi wszystkie potwory ciągle zabija. Frajer. Wow, więcej was tu matka nie miała. No i taka tematyką wideo jest w ogóle wulgaryzmy. Wulgaryzmy, Boże, czy wy tak musicie na przykład wyzywać, przyzywać i używać na przykład pospolitego słowa? No, że tak powiem, sorry za to, ale nawet to słowo już jest takie nie na miejscu. Chociaż każdy go używa. Ja też, ale nie często. I nie polecam nikomu wyzywać nikogo, kurczę. Boże, ja mam tu mało na tej wyspie. No i mam taki jeden beton, co do tego serwa. No jeszcze pająki. Nara. Ogólnie tutaj miało być, no już to nie ma miejsca w eku, no jak to możliwe. Miało to tak być, że tutaj będą spadały mi golemy, które będą tutaj palone przez lawę i że wszystkie te żelazo, które z nich leci, będzie wpiało tutaj do lejku. Tutaj była taka woda fajna, dopływała. No ale niestety muszę wszystkie zabijać je manualnie, ponieważ jeżeli lawa je spali, to te itemy w ogóle znikają. Sorry, w tym momencie ja miał, bo pomlaskam wam trochę do mikrofonu. I patrzcie, mam 8 żelaza z jednego, lol, jaki troll. Muszę właśnie tutaj też mieć drzwi zamknięte, bo moby przychodzą i nawalają mi właśnie te moby, golemy. A ja się, one się respią nawet. Tylko muszę je zabijać manualnie, bo
Potem nowe nie będą się respiły. Już się trochę narespiło, nie wiem jak... 20 minut jestem na serwerze? Zobaczcie, już mam 17 żelaza, praktycznie za friko. Nie muszę kopać? No ewentualnie... Nie wiem, czy muszę zrobić sobie lepszy miecz, bo na razie co mam... A lootingiem go nawalam, to nic dziwnego, że tutaj nikt mi nie wychodzi, poczekajcie. Idę na home'a. Lootingiem, no w sumie... Nie, looting w sumie nawet dobry, więcej żelaza dostanę. Tylko co ja tu odłożę? Pełno syf. Mamy zwykle ten pół. Jajko... To nie... Tego nie chcę, tego nie chcę. To jeszcze będzie niepotrzebne. Kości. Dobra, idę jeszcze raz na dół. Chociaż nie, czekajcie, wezmę może jeszcze jeden mieczyk. No nie to. Jakiś mieczyk. Mam tu mieczyk. Gdzie ja mam mój miecz? Ja miałem taki... Ostrość trójkę. A, no to tą samą strzykę odpowiedziałem. Miałem ostrość trójkę i... Chciałem porównać... Chciałem porównać jak w ogóle... Bo jaki będzie drop teraz ze zwykłego miecza? Dobra, wezmę ten. No to tak, chodź. Chodź, dojku! Chciałem zobaczymy, teraz mam 21 żelaza. Zobaczymy jak tutaj... ile mi dropi z tego jednego. No! Bliżej też nie mogę podejść, bo jak on mi walnie, 4. No zobaczymy z lootingu. Dwójki. Jak będzie lepszy, to będę musiał zrobić sobie po prostu lepszy enchanting. Sorry, nie patrzyłem teraz. Ile tam było? Chyba tylko też 4 dało w tym momencie, także... 5 teraz dało. Nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Dobra, piesa cię zamykam. No. Ogólnie samemu też mi się tutaj nie chce grać. Wolałbym, żeby ktoś przyszedł ogarnięty, który pomoże mi budować jakieś fajne budowle, niekoniecznie kwadraty. W ogóle te piętro chyba przeznaczę tylko na farmy. Bo tutaj fajnie się zarabia nawet tą kasę, ale nie jest tak łatwo. Ogólnie też myślałem, że farma 3 nie będzie działać, którą tu teraz zrobiłem. Ponieważ... Boże, ten pies jest wszędzie w szkle. Ponieważ te itemy praktycznie wszystkie lecą do eku. Na przykład ekspiarki mobów nie możecie sobie zrobić tutaj na tym serwerze niestety, bo itemy, aby do was leciały, musielibyście stać na afku obok mob grindera. Jakby te moby spadały, to wtedy może by one spadały do waszego eku. Tak temu się obawiam z tą farmą. No ale jak się oddalę, to te wszystkie itemy będą leciały do skrzynki. A jak na przykład będę tutaj w pobliżu, patrzcie, tutaj mam jeden, i jak zacznę tutaj budować, to wszystkie inne ity... Patrzcie, jak będę tutaj w pobliżu, a... Tylko... Kurczę. Na razie to jak tutaj naciskam na te pistony, to wszystko teraz tak głośno działa, te kołki. O to mi chodzi, że jak teraz kołki zadziałają... Znaczy pistony, nie kołki, Boże. Jak o ile trzcina urośnie, jak będę tutaj stał, patrzcie, to wszystko idzie do mojego eku, muszę się oddalić, żeby to w ogóle do eku to nie jeszcze. Muszę to jakoś fajnie udekorować, żeby to nie był sam kwadrat. Nara, bam. Mogę sobie stąd trafiać slimeballe i te wszystkie kulki będą do mojego kuszy, to jest nawet fajne, tylko że nie na wszystko. Nie na wszystko to jest fajne. No... Ała... Dzięki pies. Jednak one się przydadzą. Tylko, że niestety cały czas... Fery mi je zabijają. Pełno tutaj jest. Może jakoś tu udekorujemy. Tak myślę, że tak. Niebiesko, biało. Kura, wpływaj. Trochę oszklimy, że to jako taka szklarnia. Bam, bam, bam. Dużo tutaj właśnie surowców trzeba zbierać, to jest bardzo, bardzo nudne. A zobaczymy ile tu już się nazbierało. Chociaż to... Kurczę. O ja, banda Juranda na mnie, uhu! Postrzelamy sobie z łuku.
chyba jeszcze mi psa rozsadzi. No! Dobra, na kita powinny być. Nie mam miejsca tylko jak zwykle. I tutaj coś źle zrobiłem, bo nie mogę otworzyć sobie skrzynki. Stąd sobie otworzę. No, już ładnie się zbiera, patrzcie. 64 i 14. To całkiem, całkiem. No. No i to taki mały, krótki odcinek właśnie z tego serwera. Ogólnie, jeżeli chcecie ze mną grać... No Boże, znowu krowę mi zabiło? Nie, ale fart. Jeżeli chcecie ze mną grać, to tylko proszę ludzi, którzy są ogarnięci, którzy nie przeklinają i w ogóle będą tutaj grać, bo ja chciałbym, żeby tutaj wyspa mi się rozwijała. A nie taką, żebym cały czas sam budował, bo ogólnie też nie mam dużo czasu na te granie, ale też nie chcę, żebyście tutaj mi grali jako tak zwani murzyni, tak? Parobki, że tak powiem. Mamy grać wspólnie, mamy coś wymyślać wspólnie, jakieś budowle. I sobie powiedzmy, zabić ten czas, tą nudę, tak? Bo niekoniecznie musicie grać codziennie. Ja też tu codziennie nie gram, ponieważ ja pracuję, jak wrócę z pracy jest godzina 16. I co drugi dzień na przykład też biegam, nie? No i jak wrócę z biegu, to jest godzina 18. No, 10 godzinę, może dwie do tego kompa i potem już co, dzień minął. Praktycznie trzeba i spać i znowu tylko to samo. Praca, komputer, albo czasami coś prywatnego wyjdzie, no i nie zawsze to będę grał. No jeszcze na koniec zabijemy sobie golemka. Przykro mi bardzo. 36 żelaza za fliko. Dobrze, te creepernice robię, już bym tyle razy ginął. No i patrz, tyle żelaza za fliko, tylko że najgorsze to, że muszę zabijać je manualnie, bo lawa pali wszystkie itemy, bądź nie zbiera ich, tak? Tutaj nie to, nie tak jak w ogóle, jakby to było na zwykłym, normalnym serwie. Tak trochę bez sensu te pluginy trochę ogarnięte, no ale ogólnie serwer jest spoko. Tylko mało osób jeszcze, nie? No, no i dobra, w tym odcinku jeszcze także chciałem pozdrowić Yellow Baham, który zasponsorował mi tutaj tą oto trawę praktycznie, nie to, że całą, ale sporą ilość. Dzięki za to, no i ja w tym odcinku będę kończył, także zapraszam was do oglądania, dzięki ogólnie, że oglądaliście i zapraszam na kolejny odcinek, może już wkrótce. Pozdrawiam.